Siemka, witam Was na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na film, w którym, jak zapewne po tytule zobaczyliście, będziemy porównywać pudry dwóch firm. Będzie to puder bananowy z Wibo oraz puder bananowy z Makeup Revolution. Jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem, to zapraszam. Słuchajcie, na samym początku zrobimy sobie zestawienie tych dwóch pudrów i przedstawię Wam w tym zestawieniu podstawowe informacje na temat tych pudrów, a następnie sobie pokrótce porozmawiamy na temat tych pudrów i mojej opinii na ich temat. Zatem zobaczcie na początku ich porównanie. Na początek puder bananowy z Wibo. Jego cena w Rossmanie 15,50, na innych drogeriach internetowych około 17-18 zł. Jego pojemność netto to 5,5 g. Dostępność jest bardzo dobra. Puder ten jest dostępny w każdym Rossmanie. Opakowanie według mnie jest bardzo wygodne, ponieważ pozwala wydobyć taką ilość produktu, jaką w danym momencie potrzebujemy. I opakowanie jest na tyle przyjemne, że ten puder możemy sobie wysypać na denko i z tego denka ten puder nałożyć na twarz. Ponadto ten puder jest bardzo lekki, jest półtransparentny, jest bardzo dobrze zmielony. Moim zdaniem nadaje się do bakingu i ten puder świetnie rozświetla okolice pod oczami, ale nie tylko, można go też nakładać na całą twarz i nie zmienia on nam w znacznym stopniu koloru podkładu. Przejdźmy natomiast do pudru z Makeup Revolution. Jego cena pudru z Makeup Revolution zaczyna się od 20 zł. Do kupienia jest on w drogeriach internetowych, a także stacjonarnie w niektórych drogeriach, ale nie jest on na tyle dobrze dostępny jak puder z Wibo. Pojemność to 42 gramy, ale podejrzewam, że jest to pojemność razem z opakowaniem. Moim zdaniem opakowanie produktu jest niewygodne, ponieważ tego pudru nie można sobie wysypać tutaj na tą zakrętkę, tylko trzeba szukać jakiegoś innego miejsca. Co prawda ma on dosyć duże dziurki i łatwo jest wydostać ten puder z opakowania. Niestety, moim zdaniem, kolor tego pudru niby jest półtransparentny, ale on nadaje dosyć ciemny, żółty odcień skórze. Ja nie jestem takim mega bladziochem, w sensie no prawie jestem bladziochem, ale nie takim mega typowym. Natomiast jak ktoś jest typowym bladziochem, to on będzie nadawał cerze ciemny, żółty kolor. Jest nie do końca dobrze zmielony, dlatego że lubi tworzyć plamy na skórze i lubi się ciastkować. Nie nadaje się do bakingu i moim zdaniem przyciemnia skórę, na pewno nie nadaje się do okolicy pod oczami. Widzieliście moje takie spostrzeżenia na temat tych pudrów. Jak zdążyliście nas zobaczyć na tym porównaniu, no ja jestem zdecydowaną zwolenniczką tego pudru bananowego z Wibo. Z tym pudrem z Makeup Revolution niestety się nie polubiłam. Ten puder jest większy, dużo większy od tego z Wibo i bardziej jest opłacalny, jeżeli chodzi o zakup, ale niestety ten puder się u mnie nie sprawdził. Ja tego pudru bardzo nie lubię. Trzeba go nakładać w bardzo małych ilościach, żeby sobie nie zrobić nim krzywdy, bo właśnie minusem tego pudru jest to, że można bardzo łatwo zrobić sobie nim krzywdę, dlatego że ja, tak jak już Wam wcześniej wspominałam, jestem dosyć bladą osobą i on naprawdę nie nadaje się tutaj do rozjaśniania ładnie okolicy pod oczami, gdzie na różnych sklepach internetowych, gdzie szukałam informacji na temat produktu i czytam opinie, no to było napisane, że nadaje się do rozjaśniania okolicy pod oczami. Ten puder z Makeup Revolution, on generalnie ma dobre oceny gdzieś tam właśnie na sklepach internetowych czy na Wizażu, ale tych tych ocen jest mało. No ja do tych, na plus na pewno tego pudru z Makeup Revolution jest jego wielkość, bo tego pudru jest dużo. On jest dosyć dobrze zmielony, ale tak jak Wam właśnie wcześniej mówiłam, no tutaj nie ma za bardzo jak tego pudru, znaczy no można go sobie wysypać tutaj na tą nakrętkę, ale ta nakrętka jest bardzo mała, że pędzlem nie nabierzemy tego produktu. I no ja naprawdę, kamera pewnie tego nie odda, ale ten puder z Makeup Revolution jest dla mnie dużo ciemniejszy na skórze niż ten puder z Wibo. Oba mają przyjemne zapachy. Ten z Wibo ma bardziej intensywny zapach, który mimo wszystko nie przeszkadza przy aplikowaniu tego pudru na twarz. Natomiast no, ja jakoś jestem naprawdę zwolenniczką tego pudru bananowego z Wibo. Jeżeli chodzi o to, jak one się noszą na skórze, no to ja od pudru takiego bananowego oczekuję rozświetlenia okolicy pod oczami i rzadko kiedy ten puder stosuję na całą twarz, dlatego że na całą twarz preferuję pudry typowo tam transparentne i pudry matujące. Te pudry moim zdaniem nie poradzą sobie dobrze w zmatowieniu skóry, no chyba że ktoś ma skórę suchą, ale wątpię, żeby on wtedy oczekiwał zmatowienia od pudru. Ja mam skórę mieszaną, no i zdecydowanie typowo muszę kupować pudry matujące, jeżeli nie chcę, żeby tutaj mi się świeciła strefa T. Jeżeli chodzi, ja od pudru bananowego oczekuję rozjaśnienia okolicy pod oczami, ewentualnie podkreślenia, konturowania. Niestety ten puder w tym przypadku się u mnie nie sprawdził. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że był krótki i na temat. Dajcie znać, czy mieliście któryś z tych pudrów w swojej kolekcji i dajcie znać, jak te pudry u Was się sprawdziły. Być może u Was Makeup Revolution sprawdziło się lepiej niż w moim przypadku. Jeżeli macie inne pudry do polecenia, które nadają się do rozjaśnienia okolicy pod oczami, to będę wdzięczna, jeżeli sugestie zamieścicie w komentarzach. Ponadto, jeżeli macie pomysł na jakiś inny film albo jakąś propozycję, to również dajcie ją w komentarzu. Zapraszam Was na mojego Instagrama i na Snapchata, a także na stronę na Facebooku. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I to tyle w dzisiejszym filmie. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa, pa!